Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację wypełniania formularzy w aplikacji Pages. Jest to bardziej złożony temat, bo będę dzisiaj Wam demonstrował, jak w Pages wypełniać tabele stworzone w programie Microsoft Word. Będzie to dokument DOC czy DOC. Tak naprawdę nie zwracam na to uwagi. Może, żeby nie być gołosłownym, to od razu tutaj zamkniemy sobie jedno okno, przejdziemy do Pages. Dla osób, które śledzą wzrokowo, od razu otworzymy sobie tutaj Pages, w sensie zmaksymalizujemy okno. I mamy tutaj formularz danych osobowych współpracownika, akurat konkretnej tam fundacji, ale to nie ma dla nas większego znaczenia, bo dokument jest przykładowy. Tak naprawdę zostałem o to poproszony, nie była to pierwsza prośba, żebym opisał, jak wypełniać tabele, jak się po tabelach poruszać. Pytanie też było w tym kontekście, że osoby, które kupują Maca, no liczą na to, że jednak nie będą musiały płacić dodatkowo za pakiet Microsoft Office, nie będą musiały korzystać z Worda, no bo skoro mamy Pages na pokładzie systemu macOS, no to korzystajmy z tego. I czy to jest możliwe? No oczywiście, że jest to możliwe, więc dzisiaj Wam pokażę, jak wypełniać właśnie tego typu formularze. Dlaczego tego typu? Tutaj dwa słowa jeszcze. Jedno słowo to to, że ten formularz, tak jak mówię, to jest przykład, tu bez przytyków do jakichś tam organizacji, bo to większość organizacji tworzy te formularze po prostu źle. Te formularze, jeśli bazują na tabelach, najczęściej tak jak ten tutaj, nie powinny bazować na tabelach, bo te treści w środku tych tabel w ogóle nie są tabelaryczne, więc nie powinny się w tabelach znajdować. To powinien być zwykły tekst, wtedy możemy to o wiele wygodniej wypełnić i wtedy nie ma jak gdyby wątpliwości, jak się do tego zabrać. Tutaj mamy tabelę. No i ta tabela, jak bardzo często inne tabele, też są po prostu źle zbudowane. I tu też nie ma tak, że wiecie, pokazuję palcem, że ta akurat organizacja coś robi źle, no bo praktycznie bardzo rzadko spotykam się z dobrze przygotowaną tabelą właśnie w aplikacji Microsoft Word. Co więc tutaj mamy? Mamy w dokumencie formularz danych osobowych, który powinniśmy wypełnić, jeśli chcemy z daną organizacją współpracować. Myślę, że wiele osób spośród Was miało do czynienia z tego typu formularzami, więc ja dzisiaj postaram się zademonstrować, jak to wygląda. Tutaj mamy dwie tabelki. No i o te tabele właśnie całość się rozbija, jak taki dokument DOC stworzony w Microsoft Word, w pakiecie Microsoft Office, obsłużyć za pomocą aplikacji Pages i VoiceOver. Nowy wiersz, nowy więc wiersz, idziemy sobie do tej tabeli. Wierszy, 9 kolumn, tabela, nowy wiersz. Słyszymy tutaj, ile mamy kolumn, ile mamy wierszy. VoiceOver nam to wszystko anonsuje w momencie, gdy wchodzimy sobie na taką przepraszam, coś mam chrypkę dzisiaj, na taką tabelę, że mamy tam 9 wierszy, 11 kolumn, jesteśmy w pierwszym wierszu. Więc co robimy z tą tabelą? No oczywiście wchodzimy z nią w interakcję. Na nazwisko obejmuje 2 kolumny, tabela 1, 11 wierszy, 9 kolumn, tabela, 2 zaznaczone komórki, wiersz numer 1, nazwisko obejmuje 2 kolumny. Dałem mu się wygadać VoiceOverowi. On jest też troszkę spowolniony, żebyście wszyscy zrozumieli, co on mówi. A przede wszystkim powiedział nam nazwisko, odczytał, czyli to, co oczekują, że wpiszemy pewnie w kolumnie obok, ale to, co istotne, że mamy tutaj jak gdyby dwie kolumny połączone razem. Więc mamy jak gdyby do czynienia z łączonymi komórkami, czyli komórkami, które tutaj Pages anonsuje, że jest to kolumna A i B i one są połączone. Ja przechodzę do pola obok. Kolumna C obejmuje 3 kolumny. Obejmuje 3 kolumny, czyli następna kolumna de facto do wprowadzania treści obejmuje 3 kolumny tabeli. Jak ja tu przeszedłem? VoiceOver przytrzymany i strzałki lewo, prawo lub góra, dół, jeśli chcę poruszać się między wierszami, czyli tak jak gdybym korzystał z szybkiej nawigacji. Patrząc dalej w prawo, bo zwróćcie uwagę, nazwisko to są 2 kolumny, pole do wpisania 3 kolumny, więc już mamy 5 kolumn, zostały nam 4. Kolumna F, imię obejmuje 2 kolumny. Imię, 2 kolumny. Kolumna H obejmuje 2 kolumny. I miejsce do wpisania, anonsowane tutaj jako H, to też 2 kolumny.
Więc w sumie mamy tych kolumn 11, tak jak VoiceOver nas informował, że tabela składa się z 11 kolumn. Więc nazwisko, mamy nazwisko i mamy pole, komórkę, w którą chcemy wpisać treść. Co my tutaj robimy? Żeby móc wpisywać, nie ma tak jak w Wordzie, że zaczynamy coś pisać i potem tak naprawdę nie wiemy, co kasujemy i co się dzieje. To pole musimy po prostu aktywować, czyli daje VoiceOver spacja. Trwa edycja, obejmuje trzy kolumny. Trwa edycja i ta edycja, jak słyszycie, znowu obejmuje trzy kolumny. Nazwisko wpiszmy sobie Kowalski. Jak wychodzimy z tej interakcji? Najlepiej tabulator lub shift tabulator. Ja daję shift tab, wchodzę na nazwisko i teraz Kowalski, samo to naciśnięcie shift tab sprawia, jak gdyby, że opuszczam interakcję, pozostając na komórce, w której wpisywałem tekst. Ja mówię o tym tak szczegółowo, ponieważ wierzcie mi, jeśli mamy do wypełnienia bardzo rozbudowaną tabelę, to tego typu informacje są bardzo istotne, gdzie znajduje się fokus. Teraz przy szybkiej nawigacji idę sobie do imienia. Kolumna F imię, o kolumna H obejmuje dwa kolumny. I tu znowu wchodzę w interakcję, czyli VoiceOver spacja. Trwa edycja, obejmuje dwa kolumny. Trwa edycja, wpisuję Jan. Shift Tab, wychodzę jak gdyby z edycji i teraz jak dam sobie VoiceOver spacja w lewo, to wejdę na imię. Kolumna F imię, obejmuje dwa kolumny. I znowu wracam w prawo. Kolumna H Jan, obejmuje dwa kolumny. Mam wpisane. Więc wracam sobie, żeby się nie zgubić w obrębie tabeli. Kolumna C Kowalski, kolumna nazwisko, obejmuje dwa kolumny. Do pierwszej kolumny i VoiceOver strzałka w dół, schodzę kolumny do następnego wiersza. Wiersz numer 2 PESEL, obejmuje dwa kolumny. PESEL, dwie kolumny. Kolumna C obejmuje trzy kolumny. Czyli standardowo jest lustrzanym odbiciem kolejny wiersz wiersza poprzedniego. Aktywujemy VoiceOver spację. No i wpiszmy jakiś PESEL sobie, powiedzmy, nie wiem, 90, 12, 24, 12, 312, shift tab, żeby wyjść z tej szybkiej z trybu edycji, mam wpisany numer, sobie go sprawdziłem, idę dalej w prawo, tylko w przypadku działalności gospodarczej, NIP, no to ja, powiedzmy, nie prowadzę działalności gospodarczej, nic nie wpisuję, wracam do pierwszej kolumny, w dół strzałka, z VoiceOverem. Wiersz numer 3 obejmuje 5 kolumn. 5 kolumn z tej tabeli i nie mam nic wpisane, czyli mam połączonych 5 komórek. Jak dam w prawo strzałkę. Kolumna F obejmuje 4 kolumny. To mam 4 kolumny, czyli ktoś dwie puste komórki zostawił. Oddzielając jakąś treść. Znowu szybka nawigacja, VoiceOver strzałka w dół. Wiersz numer 4, adres zameldowania, zamieszkania, adres musi być zgodny z właściwością urzędu skarbowego. Obejmuje 5 kolumn. W pierwszej, jak gdyby takiej dużej kolumnie na 5 kolumn tej tabeli mam jedną instrukcję, to zobaczmy, co mam po prawej stronie. Kolumna F, adres do korespondencji. Podać, jeżeli jest inny niż adres podany obok. Obejmuje 4 kolumny. Okej, więc zakładam, że poniżej mam całość tabeli podzieloną jak gdyby na dwie główne kolumny, gdzie będę musiał wpisać dwa lub jeden adres w zależności od tego, czy będzie to ten sam adres zamieszkania, co zameldowałem. No to sprawdźmy. Schodzę strzałką w dół z VoiceOverem, szybka nawigacja. Wiersz numer 5, gmina, obejmuje trzy kolumny. Pierwsza kolumna, informacja gmina. Daję w prawo. Kolumnę D, obejmuje dwa kolumny. Pusta komórka do wpisania treści. Dalej idę w prawo. Kolumna F, gmina, obejmuje trzy kolumny. Znowu gmina, czyli jak gdyby, tak jak przewidywałem, znowu ponownie drugi adres do wpisania, gdyby ten adres zameldowania był inny od adresu zamieszkania. No to wpisujemy. Gmina. Trwa edycja, obejmuje dwa kolumny. Wpiszmy Wrocław. Niezaznaczone. Shift A. I cofam się. I schodzę do następnego wiersza. Kolumna miejscowość. Kod pocztowy obejmuje trzy kolumny. Obejmuje dwa kolumny. Dobra, tam wpisałem Wrocław. Tutaj też wpisujemy Wrocław. Nie wiem, jaki jest kod we Wrocławiu.
wpiszmy może 41, 2, 3, 5. Coś źle nacisnąłem. 11 wierszy, 9 kolumn. Sprawdźmy. Tabela, kolumna F, miejscowość, kod pocztowy, o kolumnę D, Wrocław, 41, 234, obejmuje dobrze wpisane. Kolumna, wiersz numer 7, ulica, numer domu, mieszkania, obejmuje ulica, kolumny, dobra, obejmuje edycja. Ja już się nie rozdrabniam w komentowanie każdej rzeczy. Ćwiartki, 3 przez 4. 4. Shift Tab. Kolumnia, następny wiersz. Telefon, e-mail. Obejmuje 8 kolumn. Zobaczcie, czyli tutaj już mamy na całą szerokość całej tej tabeli dane do wpisania. Aktywujemy numer telefonu, niech będzie 997 998 998. 997. Adres ala.ma@kota.pl. I teraz wpisało się 97 998 998 ala.ma@kota.pl. Dobra. Na telefon, wiersz numer 9, numer konta bankowego, 26 cyfr. Numer konta bankowego, analogicznie wpisujemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobra, 9, 0, wychodzimy z trybu edycji. 1, 2, 3, 4, 5, mamy wpisane wszystko. W ten sposób wypełniliśmy całą tabelkę. Wychodzimy z interakcji poza tabela 1 i idziemy dalej do tabeli 2. 8 wierszy, 2 kolumny, tabela. 8 wierszy, dwie kolumny. Patrzymy, co my tu mamy. Wchodzimy w interakcję. Prosimy o dokładne wypełnienie poniższych danych. Nie dotyczy umów o dzieło. Należy przekreślić niewłaściwe określenie. Obejmuje dwie kolumny. Tabela 2. 8 wierszy. Należy przekreślić niewłaściwe określenie. Osobiście wolę podkreślać właściwe. No, jeśli ktoś tu sobie życzy, żeby przekreślać, no to już Wam demonstruję, jak to robić. Wiersz numer 2. Oświadczam, iż obejmuje dwie kolumny. Oświadczam, iż. Schodzimy do dalej, do trzeciego wiersza. Wiersz numer 3. Jestem zatrudniony w innym podmiocie na podstawie umowy o pracę, z tytułu której osiągam wynagrodzenie nie niższe niż minimalne, to jest 3010, za kraj brutto w 2022 roku. No okej, ja jestem zatrudniony, czyli przechodzę do kolumny na prawo. Kolumnę B, tak nie. Mam do wyboru tak nie, więc aktywujemy sobie to. Tak nie, trwa edycja. To pole i teraz, co ważne, tu jest problem, jeśli chodzi o zaznaczanie, bo w domyśle mamy zaznaczoną w tym momencie całą treść. Dostępne czynności. Całą treść tej komórki, więc musimy sobie odznaczyć. Spacja. Jak ja muszę odznaczyć w tym momencie, czy przekreślić słowo nie. Spacja. Wielkie E. Wielkie E. To ustawiam się na końcu tego słowa, wciskam Shift dla pewności i po literce. Wielkie E. Wielkie I. Wielkie N. Zaznaczam sobie całe słowo. Mógłbym teraz wyskoczyć, skoczyć na prawo do całej sekcji formatowania i tak dalej, ale mam też niektóre funkcje czy opcje formatowania w menu, do którego mogę się wygodnie dostać, naciskając voice over M. Edycja, wstaw, format. Format. Format, czcionka. Czcionka. Znak kursy, tak, podkreślenie, przekreślenie. Przekreślenie. Stukam sobie tutaj. Spacja. I teraz spac, ukośnik, wejdę spacja, jeszcze na wielkie, słowo tak. Upewnię się, jak tutaj wygląda format, kwestia. Format. Czcionka, znak oznaczenia, kursy, ba, podkreślenie, przekreślenie. Przekreślenie nie jest aktywne tak nie, na słowie tak, tak. Wielkie, spacja, ukośnik. A na słowie spacja, wielkie, N. Nie. Pasek menu, a page, click, edycja, wstaw, forma, co, czcionka, znak, kurs, podkreślenie, znak oznaczenia, przekreślenie. Przekreślenie mam oznaczone, czyli jest aktywne. Tak nie, tak. Więc nie. Najpierw mam zaznaczone jedno słowo. I teraz, żeby za każdym razem nie bawić się w taki sam sposób, jak to teraz Wam demonstrowałem, patrzeć, upewniać się i tak dalej, ja sobie ten styl skopiuję, bo w macOSie mamy taką możliwość. Wielkie I, wielkie E. Czyli ja ustawiam się na końcu słowa nie, daję Shift, znowu strzałka w lewo. Wielkie E, wielkie I, wielkie N. Mam całe słowo oznaczone, naciskam Command Option C. Kopiuj styl. Skopiuj styl. I wychodzę z trybu edycji Shift Tab. OK. Kolumna, a jestem zatrudniony w innym podmiocie na podstawie.
Patrzę, kolejny wiersz. Kolumna A. Jestem zatrudniona w innym podmiocie na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której posiadam wymagane ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty minimum 3010 za kraj brutto. Nie jestem zatrudniony na umowę zlecenie, więc przekreślam słowo tak. Kolumna B. Tak nie. Wchodzę tutaj w tryb edycji. Zawartość zaznaczona. Znowu jak gdyby odznaczam całość, czyli skaczę sobie na początek słowa. Wielkie, tak. P, wielkie, wielkie, K. Ustawiam się na końcu jego, zaznaczam całe to słowo. Wielkie, wielkie, A, wielkie, T. Zaznaczam. I naciskam, bo chcę to przekreślić, mam skopiowany styl. Więc teraz go tutaj po prostu umieszczam, naciskając Command Option V. Wklej styl. Przekreśl. Styl wklejony, przekreśl. Mam słowo tak przekreślone, więc wychodzę z trybu edycji Shift Tab. Kolumna, a jestem zatrudniony w innym podmiocie na podstawie Dobra. Wiersz numer 5. Prowadzę działalność gospodarczą. Prowadzę działalność gospodarczą. Nie prowadzę, więc znowu przekreślamy słowo tak. Kolumna B. Tak nie. Aktywujemy. Wielkie K. Wielkie T. Wklej styl. Dobra, wklejam styl, jeszcze się upewniam. Spacja. Wielkie M. Słowo nie. Edycja. Wstaw, forma, co, czcionka. Znak kursy, podkreśl, przekreślenie. Nie jest przekreślono słowo. Spacja. Wielkie K. Tak. Menu, paper, edycja, wstaw, form, czcionka, znak kursy, bakoman, podkreślenie, znak oznaczenia, przekreślenie. Mam przekreślone, kursy, więc na spokojnie wychodzę z trybu edycji Shift Tab. Kolumna A. Prowadzę działalność Wiersz numer 6. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem. Dołączam kserokopię legitymacji. Nie jestem studentem, więc znowu kolumna, prawa tak kolumna. Zawartość zaznaczona. Edycja. Wielkie K. Słowo tak. Wielkie T. Zaznaczam, zaznaczone. Wklejam. Wklej styl. Styl. Przekreśl. Przekreślenie. Shift Tab. Wychodzę z edycji. Wiersz numer 7. Mam ustalone prawo do emerytury. Czy mam ustalone prawo do emerytury? Tak, mam ustalone, kolumna, czyli tak nie. Zawartość zaznaczona. Wchodzę w tryb edycji i ustawiam się, czy zaznaczam słowo wielkie E. Nie. Wielkie N. Zaznaczone. Command Option V. Wklejam styl. Przekreślenie. Nie wiem, czemu tym razem nie przeczytał. Kolumna, okay. Mam ustalone prawo do emerytury. I wiersz numer 8. Mam ustalone prawo do renty. Mam ustalone prawo do renty. Kolumna B. Tak nie. Dobra, powiedzmy, że też mam zawartość ustalone, zaznaczone. Czyli znowu słowo zaznaczone nie. Wielkie E. Wielkie, wielkie N. Wklej styl. Wklejam styl. Dobra. Upewnijmy nie. Się. Spacja. Wielkie N. Pasek menu. Pekli. Edycja. Wstaw. Forma. Co. Czcionka. Znak kurs. Podkreśl. Znak oznaczenia. Przekreślenie. Mamy. Dobra. To wstaw. Wychodzimy kursy, stąd. Kursor. Kolumna. Mam ustalone prawo. Kolumna. Mam ustalone prawo. Okej. Okay. I tym sposobem wypełniliśmy całą tabelkę. Mamy tutaj jeszcze jakieś tam rzeczy do podpisania. Więc co robimy w tym momencie? Możemy w tym momencie albo nacisnąć Command P, aby wydrukować. Albo jeśli chcemy komuś odesłać w ten sposób wypełniony dokument, no to po prostu wchodzimy sobie w menu. Plik. Eksportuj do. Word. Tutaj ponownie musimy zaznaczyć Word. Eksportuj do Word. Word. Dalej. I dajemy dalej. Po prostu dalej i otwiera się nam zwykły kreator eksportu. Zachowaj, gdzie mamy wypełniony cały kwestionariusz. Przy pierwszym wypełnianiu może brzmieć to dziwnie, trudno, nie wiem, nietypowo. Wierzcie mi, wypełnicie raz, drugi, trzeci jakiś kwestionariusz i będziecie robić to odruchowo. Wygodniej jest bardzo korzystać z tych wszystkich skrótów, które jeśli przesiedliście się z Windowsa i z których korzystaliście, czyli na przykład podkreślenie, Command U, nie wiem, przekreślenie, Command I, pogrubienie, Command B. One wszystkie działają, tak samo te skróty do formatowania, ale to odsyłam do innego vloga, gdzie to wszystko demonstrowałem. Tutaj zachęcam Was do korzystania z tego właśnie kopiowania styli, bo to sprawdza się super. Wtedy szybko, wygodnie wypełnia się. Tak naprawdę jedyna podchwytliwa rzecz, jaka tutaj ma miejsce, to jest właśnie kwestia kwestia nawigowania po tabelach
i kwestia właśnie wchodzenia w interakcję i wychodzenia z interakcji właśnie z tabelami. Mam nadzieję, że pomogłem. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z wypełnianiem tabel, formularzy czy czegokolwiek, to piszcie w komentarzach albo na mojego maila. Jestem do dyspozycji, oczywiście, jeśli tylko będę znał odpowiedź. Pamiętajcie oczywiście o polubieniu, a przede wszystkim o zasubskrybowaniu kanału, bo jeśli tego nie zrobicie, no to nie dowiecie się o kolejnych vlogach z mojej szuflady. Ja na dzisiaj ślicznie Wam dziękuję, kłaniam się nisko, zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.